Nazywam się Wojciech Czapkowski i dzisiaj przeprowadzam wywiad dla Filozofuj o relacji między filozofią a techniką. Rozmawiam z Mateuszem Dyrdą, przyszłym studentem Politechniki Gdańskiej, absolwentem filozofii. Mateusz, opowiedz, na czym polega projekt, w którym bierzesz udział i jaka jest w nim twoja rola? Łazik marsjański LEM, czyli łazik, w którym teraz pracujemy na Politechnice Gdańskiej. To jak sama nazwa już dużo mówi, łazik marsjański, który ma przyjąć udział w konkursie. Prostuję tutaj najczęstsze pytania, czy on poleci na Marsa. Nie, on nie poleci na Marsa. Jak dobrze pójdzie, to on poleci do Stanów Zjednoczonych. Teraz najbliższy konkurs, który mamy, to University Rover Challenge odbywający się w Wielkiej Brytanii, w Manchesterze. I postaramy się tam wygrać tamtejszy konkurs. Konkurs polega na tym, że nasz łazik ma wykonać kilka, kilkanaście zadań typowych dla łazików marsjańskich. Czyli między innymi zbieranie próbek, analiza tych próbek, przejazd po z góry wytyczonej trasie i tym podobne. A nie, Dyrda, nie ma pustych pytań. Łazik to jest bardzo fajny kawał robota oczywiście, ale mimo wszystko ważne jest to, żeby się tego tutaj nauczyć, tak? Żeby się czegoś nauczyć, żeby spróbować zrobić jakąś naukę z tego, żeby to nie było tylko skręcanie śrubek, ale też żeby na koniec pojawiły się jakieś umiejętności wśród nas, tak? Bo tak naprawdę uczymy się, jedni studenci się uczą od drugich. Pomacaj. To, że ja wpadam tutaj, gdzie dziki i mówię, o jakie fajne, a do czego to służy, co to jest, a co to robi? I ktoś mi tłumaczy, ja mówię, nie rozumiem, wytłumacz mi jak dziecku, co to robi. To powoduje też, że inne osoby zastanawiają się nad tym, co w zasadzie, czy ja wiem, jak to działa, czy tylko słyszałem gdzieś, jak to działa. Razem siadamy do problemu, razem zaczynamy go razem omawiać i z tego wychodzą naprawdę bardzo fajne efekty. Umiejętność techniczną można zdobyć. Gdzieś tam, jak się zadaje pytania, jak się jest otwarty na wiedzę, to jest wszystko do nauczenia. A umiejętności komunikacyjne są o tyle paskudne, że trzeba to gdzieś tam w sobie przepracować, się pewnych rzeczy nauczyć trochę jednak trudniej niż tych umiejętności parnych. Zawsze mi się wydawało, jak teraz tak patrzę wstecz na studia i na te 5 lat, które mam ze sobą, że na pierwszych, tutaj u nas na studiach technicznych, przez pierwsze 2-3 lata warto rozwijać umiejętności miękkie, takie komunikatywność, praca w zespole, takie zarządzanie jakieś podstawowe. I dopiero potem na tym 3-4 roku wejść w technikę. Taka była moja ścieżka. Widzę, że była, nie mam wrażenie, że była słuszna, bo mamy łazika marsjańskiego. Tak to działa. Siatka, tysiąca i jednego połączeń, gdzie wydaje nam się, że zgłębiamy coś zupełnie innego, zupełnie inną gałąź, zupełnie inną część filozofii, a ona wpływa na przykład na to, jak postrzegamy po drugiej stronie osi, znaczy właśnie czytamy taką twardą, metodologiczną pracę i to wpływa na to, jak rozumiemy zagadnienia etyczne. Myślałem swego czasu, że filozof siedzi, filozofuje, kontempluje tutaj wszechświat, coś, nic nie robi innego. To też jest prawda, ale poza tym filozof przede wszystkim pod pewnym względem zachowuje się jak inżynier. Zachowuje się jak inżynier, patrzy na problem i szuka rozwiązania. Ale filozof też może znaleźć problem. To nie znaczy to, że wyszukuje problemy na siłę, tylko zauważa pewne problematykę wielu rzeczy, która dla inżyniera może się wydawać w ogóle nieistniejąca. Czego według ciebie może nauczyć się inżynier od filozofa i filozof od inżyniera? Trudno jest funkcjonować w współczesnym świecie, nie mając choćby podstawowych umiejętności technicznych, korzystanie z urządzeń elektronicznych, z internetu, z usług,
związanych z internetem. Tak bardzo wypełniają każdy aspekt naszego życia, że moim zdaniem jest to już jakaś konieczność. I tego na pewno możesz się nauczyć od inżynierów, powiedzmy humanista, tak? My myślimy mocno technicznie, a jednak czasem trzeba popatrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. I myślę, że Mateusz daje nam to światło właśnie od innej strony, jak podejść do problemu, jak problem rozwiązać i to na pewno dużo nam pomaga w zespole. Rozumienie tego, nie tylko tego, co się mówi, ale też jak się mówi, co to znaczy komunikować komuś coś innego, co to znaczy przekazywać coś w języku. To też wydaje mi się, że może być przydatne dla inżynierów. No i to, żeby wszystko kwestionować, to krytyczne podejście do problemów. Mam nadzieję, że przydało, znaczy w trakcie pracy na wozie. Pamiętam takie targi pracy, na których strasznie chciałem pójść i robić materiały pirotechniczne. Więc chodziłem po każdym stanowisku wszystkich uczelni i pytałem się na tych stanowiskach, kto mnie nauczy robić bomby. Ale takie przyjazne, w sensie takie do zastosowań nieterrorystycznych, powiedzmy. I każda z tych uczelni powiedziała, że nie, takich rzeczy to my nie umiemy robić. Ja taki zrezygnowany, wracałem już z tych targów i na jednym takim małym, jednym stędziku stała ulotka z napisem filozofia i sobie myślałem, dlaczego by nie, spróbujmy. I złapałem tę ulotkę, przeczytałem, co tam jest napisane, a moja wiedza w tamtym czasie na temat tego, co to jest filozofia, była tak mierna, tak niska, ja tak bardzo nie wiedziałem, co to jest, że do tego stopnia mnie to zainteresowało, że stwierdziłem, że spróbuję. No i za rok, bo to był znaczy za rok, na wrzesień, na czerwiec, kiedy się obiera te kierunki, stwierdziłem, że spróbujmy. W sumie najwyżej się przeniosę, jak mi się nie spodoba, a okazało się to jeden z lepszych wyborów w moim życiu. Jesteśmy na terenie Politechniki Gdańskiej. Ja nazywam się Wojciech Czapkowski i teraz w ramach wywiadu dla Filozofuj będziemy rozmawiać z Mateuszem Dyrdą. Filozof ze swojej natury pragnie wykraczać poza to, co przy ziemi, kontemplować kosmos. O ile większość myślicieli brało to... Konkurs polega na tym, że nasz łazik ma wykonać kilkanaście zadań. Typowy dla łazików marsjańskich, czyli między innymi zbieranie próbek, analiza tych próbek, przejazd po skóry wytyczonej trasie i tym podobne. On nie wybuchnie? Wydaje się, że już było później. Późno, więc stał się pierką i na środku budują sturyczne, wiesz, snopki skierowane się po prostu w każdą stronę, nie? Tylko wyszedł jeden jakiś tam doktor czy profesor i tak... A, to się z niej podłoga nie podpali? A wyłączyłem... Nie podpalił. Czego nauczyła was współpraca z filozofem?
challenge? To jeszcze. Halo? Współpraca z filozofem. Nie mam pojęcia. Daj mi minutę, co? Ale to ja nie mogę tak patrzeć? Patrz. Na pewno? Zwierciadło, no około 90 stopni zamontowane, już 45. Tam jest dioda laserowa, czerwona, która emituje promień lasera. Uderza w zwierciadło, odbija się jakby w 270 stopni w takiej płaszczyźnie, skanuje, jakby mierząc czas. On nie mierzy czasu? Co mierzy? Jak to ja mówię? To są tofowe przecież. To są tofowe, nie?